angielska i w budownicy była... Rozumiem. Renatko, to co powiedziałaś, ja tak troszeczkę zbieram z waszej wypowiedzi, to się jakoś współgra z tym, co Marcin powiedział, że jak dawniej tak było. Ja w przeciągu swojego doświadczenia zawodowego usłyszałam wiele razy wypowiedzi mam, które mówiły, że kiedy urodziły dziecko, u którego stwierdzono niepełnosprawność, to lekarze, służba zdrowia, czy mówili przeważnie, radzili mamom, żeby to dziecko oddać pod fachową opiekę. Mówiono, że pani sobie nie poradzi z tym dzieckiem, trzeba oddać do placówki. To Marcin o tym powiedział, że mama Marcina to słyszała, to tego nie wiedziałam. Marcin się wzrusza, Marcin, ale to jest zrozumiałe. Ale od wielu kobiet to słyszałam. A mimo to mamy podejmowały opiekę nad swoimi dziećmi, ale wrócę do mojego pytania. Co jest potrzebne? Co byłoby potrzebne takiej mamie czy takiemu tacie, rodzinie, jak rodzi się dziecko niepełnosprawne? Marcin? Edukacja. Jeżeli rodzice się dowiedzą o niepełnosprawności dziecka, to powinni dostać, jeżeli chcą, powinni dostać opiekę psychologiczną, opiekę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, a przede wszystkim rodzina z otoczenia. Bardzo ważny też jest, ale chyba najważniejsze, wsparcie rodziny po prostu. Żeby ta rodzina nie była w izolacji. Żeby nie była w izolacji, żeby nie była z tym sama. Tak, dzięki. Wsparcie psychologiczne, lekarskie, żeby mama, która ma urodzić, ma takie dziecko, żeby czuła wokół wszystkich ludzi życzliwość, a nie odtrącenie. Pięknie, Agato, tak, brawo. Słowanie, matka ta, która czuje, że ta osoba niepełnosprawna już będzie miała, to powinna ta matka powinna nie od razu się załamywać, tylko od razu, jak się to dziecko urodzi, te malutkie dziecko, jak się urodzi niepełnosprawne, to powinna pójść do jakiegoś lekarza, żeby rehabilitacja albo pedagog, jakiegoś tam ma trochę słówek, żeby już ten mózg od małego dziecka się rozwijał. Tak, brawo. I pomóc rozwijać też zainteresowania takiego dziecka. Słuchajcie. Na żadnym etapie nie odtrącać tych rodziców, nie mówić, że nie poradzicie sobie, nie. O, brawo. Tylko nie odtrącać tych rodziców. I że apelowałbym do pedagogów, psychologów, żeby większe zrozumienie było dla tych rodziców i dla tych osób niepełnosprawnych. Słuchajcie, wy pewnie tego nie pamiętacie, ale ja pamiętam czasy, kiedy nie było żadnych placówek dla osób z niepełnosprawnością. Były dwie właściwie instytucje. Przed 1989 rokiem to były dwie instytucje w Polsce. Towarzystwo Walki z Kalectwem i TPD, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w której były dwa koła. Dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. I w zasadzie te instytucje zajmowały się tylko organizowaniem jakichś wakacji, organizowaniem właśnie jakichś uroczystości, a nie było takiego wsparcia codziennego, systemowego. I pamiętam, kiedy w 90 roku wyszły przepisy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kiedy powstał PFRON tak zwany, pamiętacie? Państwowy Fundusz Rehabilitacji, bo wtedy też się tworzyliśmy warsztaty terapii i tak dalej. My jako pierwsi w Polsce w Toruniu założyliśmy. I to było takie otwarcie nowego świata. A w międzyczasie to wszystko zaczęło się jakoś tak, powiem, lekko psuć. Nie jest ten system taki, żebyśmy mieli poczucie, że ta opieka jest taka
taka przemyślana, prawda? I to, co mówicie o tym, żeby rodzice mieli wsparcie, mieli od początku pomoc, żeby się nie załamywali i tak dalej, tak pięknie to mówiliście, to w zasadzie do tej pory jest aktualny ten apel. Dlatego, że nie ma tak naprawdę ośrodków wczesnej interwencji, o których kiedyś było tak głośno, że 20 lat temu mówiono, że we wszystkich miastach wojewódzkich muszą powstać ośrodki wczesnej interwencji, kiedy urodzi się, po to, żeby kiedy urodzi się dziecko z niepełnosprawnością w jakiejś rodzinie, żeby rodzina mogła pójść do jednego ośrodka i tam będzie zdiagnozowana, będzie lekarz, rehabilitant, psycholog, pedagog. Wszystkie służby będą, że tak powiem, nastawione, mówiąc potocznie, na to, żeby pomagać takiej rodzinie. Nie jest tak niestety w Polsce. Tej pomocy potrzeba bardzo dużo do tej pory. Ale dzięki Bogu, że są takie placówki jak tutaj nasze, ale w całej Polsce jest mnóstwo takich placówek, gdzie jest terapia też dla dzieci, dla osób dorosłych. Renatko, chciałaś coś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, jak mama pali papierosy, to samo jest papierosy i alkohol i wszystko, to się miesza. Rozumiem, że edukacja powinna być, że jak mama jest w ciąży, czy jak albo planuje ciążę, żeby już po prostu prowadzić tryb życia. Otóż to, trzeba bardzo na siebie uważać i trzeba się bardzo zdrowo się odżywiać, trzeba zdrowo się prowadzić niestety. Ja tak się prowadzi. Ostatnie zdanie, bo już oddamy głos dzięki tym wszystkim placom, warsztatom, terapii zajęciom środowiskowym, domom, osoby niepełnosprawne rozwijają swoje zainteresowania, idą w świat i siedzą w czterech ścianach. I to jest bardzo ważne. I apelowałbym, żeby jeszcze więcej takich placówek było. Żyją w życiu normalnym, takim społecznym, prawda? Są umieszczeni w życiu, nie izolowani. Drodzy Państwo, 13:44 minuty mogą Państwo zatelefonować do nas, jeżeli Państwo zechcą. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy Polska Północna Południowa, dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536-600, 536-600-200, dla zagranicy 48-56 to kierunek 655-2333, 655-2366 z USA i Kanady. Nie wiem, 011 albo 11-48-56. Już mamy telefon, to słuchamy. Halo? Dobry. Dzień dobry. Kłania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Kłania się Barbara. Ja się urodziłam prawie niewidoma. Nie poznawałam własnych rodziców. Chodziłam do zwyczajnej szkoły, nosem po tablicy czytając, ale nauczyciele nam ciągle mówili, że powinnam być w laskach w szkole dla niewidomych. W tym czasie, w pierwszych latach szkoły podstawowej, w pierwszej klasie umarł mój tatuś. Myślałam, że mnie mama odda do szkoły dla niewidomych, ale niestety nie oddała mnie tam do lasek. Natomiast moja siostra starsza wymyśliła, żeby mnie otruć. I namówiła mamę do tego. No, chciały się w ten sposób mnie pozbyć, że tak powiem, bo renta po ojcu była dość niska i podano mi skrzynicę, jakieś mięso w parówce. Ja to ugryzłam. Jadłam, dostałam ciężkich boleści brzucha. Wtedy mamę ruszyło sumienie i powiedziała, co myśmy zrobili, przecież ona nam ufa. No to starsza ode mnie siostra, sporo starsza, wiele lat, powiedziała, to zaprowadź ją do lekarza, niech ją wyleczy. Ale ona powie lekarzowi, że myśmy ją otruły. Nie powie, już nas kiedyś nie wydała, bo już mnie kiedyś tak oparzyły, że miałam ciężkie oparzenie i trzymano mnie w domu, żeby po prostu tego lekarz nie widział, aż to się zgoi. To było kilka tygodni spędzone w domu. No więc poszliśmy do tego lekarza i ja rzeczywiście nie wydałam, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Byłam jeszcze dość małym dzieckiem i bałam się obcych ludzi. Różne są rodziny, różne są matki i nawet rodzona matka potrafi dziecko zabić, które już jest urodzone.
A przecież wszyscy mamy prawo do życia, tak jak powiedziały tutaj niepełnosprawne osoby, które bardzo kocham i przytulam do serca. To, co ja przeżyłam, komunizm, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, chociaż pani wypowiedziała takie traumatyczne doświadczenie, że aż tu przymykaliśmy oczy słuchając. No, nie myślałam. Drodzy państwo, mogą państwo... To jest straszne, że własna rodzina potrafi tak ze własnym dzieckiem zrobić. Tak. Drodzy państwo, siostrą... To jest straszne. Słuchajcie, moi drodzy, mamy następny telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Moje Helena Kożuchowa. Mam takie pytanie, pani Gosiu, bo kiedy słucham programu, pani prowadziła, dotyczyło dzieci autystycznych, chorych i tam była pani doktor, nie pamiętam, zapomniałam nazwisko, nie wiem, czy to pani Jola Szymańska, czy byłaby pani tak uprzejma, w jaki sposób naprowadzić? Przepraszam. Nie było w mojej audycji żadnego lekarza na temat autyzmu, to już mówię. Na pewno. Aha. Na pewno. Aha. To jakaś, nie wiem, może pani myślała, że to jest doktor, a może to była osoba z doktoratem. To znaczy, to z tego co kojarzę, to byłem za pani też, nie wiem, czy to był Lublin, to był taki też problem na temat dzieci autystycznych, właśnie, że taki trudny problem. To możliwe, że w rozmowach niedokończonych, tak, czy w audycji dla małżonków, tak, rodziców, tak, więc może spróbować napisać czasem na adres redakcji, jeżeli odnajdziemy, albo pani by musiała sama zasięgnąć gdzieś języka, gdzie to dokładnie mogło być, bo u nas jest wiele różnych audycji, jak tak później mamy sami szukać, to trochę nie wiemy, jak to było. To przepraszam. To nie ma problemu. Dziękujemy pani. Bardzo. Pozdrawiamy panią. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Nie wiem, że pochwała Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zofia, chciałam dodać do tej, ale to wtedy jak zaczęłam dzwonić, to była ostatnia wypowiedź tego pana, właśnie, że trzeba więcej przykładać uwagi, że więcej placówek powinno być takich i że jak najwięcej i najwcześniej trzeba te osoby właśnie włączać do życia w ogóle. Uczyć wszystkiego, czego tylko możliwe, przede wszystkim czynności takich, żeby były samodzielne, żeby potem nie stało się tak, jak teraz w Sejmie, że osoby są niepełnosprawne i nie potrafią samodzielnie egzystować. Każdemu Pan Bóg dał mu jakąś możliwość przeżycia. Tak, dziękujemy pani bardzo, ale tu trzeba brać, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy, tu trzeba wziąć pod uwagę, że są bardzo różne możliwości osób. To akurat osoby, które są w studiu, to są nawet bardzo... tak powiemy, że kondycja człowieka zdrowego jest różna. No prawda? Więc właśnie, więc nie można oceniać nie znając możliwości, bo ktoś, kto jest bardzo mocno z dużym porażeniem na przykład mózgowym, nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności, chociażby bardzo chciał, chociażby rodzina robiła wszystko, co możliwe. Także, że na miarę możliwości naszych na pewno jest ważne, żebyśmy rozwijali się, żebyśmy, że... Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Czy można troszeczkę pójść w inne miejsce, bo tak słabo słychać, bliżej może okna? Głos się rozbija, nie słyszymy. Halo? Przepraszam, muszę wziąć inny telefon. Tak. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo, halo, słyszymy się? Halo? Prosimy przedstawić się, jesteśmy już na antenie. Radia nie słuchać, wyłączyć radio i proszę mówić do nas. Tak. Słuchamy panią, jest pani na antenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy panią. Chciałam prosić, aby ta audycja była wyemitowana na forum Sejmu oraz w wielu innych placówkach, które dobrze by było, aby wysłuchały tych wypowiedzi bardzo mądrych, bardzo inteligentnych ludzi, którzy zasługują na to, aby żyć. To tyle. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co powiecie na ten temat, moi goście? Bardzo mądry telefon. Dziękujemy pani bardzo. Ja to panią popieram i myślę, że tak powinno być. Mi się wydaje. Ta powinna być wyemitowana na forum Sejmu. Tak właśnie powinno się stać. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, ja natomiast powiem do telefonu pani.
każdy człowiek ma prawo do życia, nie tylko to osoby. No tak, każdy człowiek ma prawo do życia. No tak, żeby, że... Ale czasami... No. Czasami ci, którzy... ci tam w Sejmie, ci, którzy... No, te osoby niepełnosprawne, które w Sejmie protestowały. Ale nie mówimy o proteście w Sejmie, tylko jedno zdanie. Nie, teraz nie mówimy o tej sprawie, bo mówiliśmy, że nie dotykamy tej sprawy, dlatego, że mamy za mało danych w Felku. Nie mamy danych. Więc to, że nas, to jak powiem, to, że nas coś boli, to nie znaczy, że od razu musimy to powiedzieć, albo ktoś z racji tego ma cierpieć. Tak samo te znaki jakości, tak? Nie można stawiać znaku jakości 1, 2, 3 ani na zdrowym, ani na chorym, na nikim. Nie mamy prawa takiego. Mamy teraz. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz ja. I Janina z Zakopanego. Ja całym sercem pozdrawiam wszystkich, szczególnie te osoby niepełnosprawne, które z taką wielką inteligencją wypowiadają się na antenie. Ja to przeżywam podwójnie dlatego, że ostatnia akcja, która była, no może niestosowne słowo akcji, zbierałam podpisy w sprawie eugenicznej, no jestem w tej chwili zdenerwowana. Przeciwko eugenicznej. Tak, ja to przeżywam. Ochronie dzieci nienarodzonych i niestety 320 osób, które zaufało mi. Nie chcę tu po prostu jakby się chwalić, ale przez 5 niedziel kolejnych w naszym mieście, pod wszystkimi kościołami, z tymi 5 była i zbierałam podpisy. Przeszło podpisów, 320 osób. Tak, i na razie nie ma efektu. Po prostu to co... Tylko jeżeli też tak mogę, wejdę w zdanie, może nie zawsze możemy spodziewać się efektu, ale jesteśmy do tego przekonani i dlatego to podejmujemy. To też nie powinno nas ani zniechęcać, nie powinniśmy nie mieć jakiegoś dyskomfortu, bo my wiemy, dlaczego to robimy. Jest prawo Boże, są przykazania, jest prawo do życia dla każdego człowieka, dlatego Pani też to robiła, Pani Basiu, prawda? Tak, słuchamy Panią, jeszcze Pani jest. Po prostu ja nie pierwszy raz zbieram tego typu podpisy, ale to boli, że w Komisji Praw Rodziny bez przerwy ta sprawa jest jakby odsuwana i przewlekana. I to, co poprzedniczka moja powiedziała, podpisuje się pod tym, żeby ci ludzie usłyszeli i wreszcie zrozumieli, że każdy, nawet człowiek, który jest niewierzący, wie, że życie zaczyna się od poczęcia. To jest stwierdzone. Nie można kombinować życiem ludzkim. Szczęść tak, Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za taki bardzo konkretny głos. I ojcze, to już ostatni telefon, tak? Bo jeszcze mam ogłoszenia. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak, słuchamy. Proszę Panią. Pani to jest fenomenem dla mnie, bo ja przepracowałam w domu dziecka 22 lata i 18 w specjalnym. Chcę powiedzieć, że takich ludzi, jak Pani w tej chwili mówi, to bardzo mało. Ja, będąc wychowawcą domu dziecka, najszczęśliwsza jestem, kiedy było dużo telefonów na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. I w specjalnym też, ponieważ właśnie tych dzieci było tak mądrych dużo, tak poniewieranych nieraz przez rodziców, a nawet i przez wychowawców. I zawsze powiedziałam sobie, mądry, ten co człowieka ma przy sobie, też mądrego, też spokojnego, też takiego inteligentnego, który ich nauczy. Kiedyś mama przyprowadziła do mnie taką dziewczynkę, która nie tylko trzęsła się, bała się wszystkiego, ale przyszła się przytulić do mnie. Już była w 7 klasie wtedy specjalnym. Ale tak się mama bała i płakała i mówi, cóż to będzie z niej. A ja tak mówię, wszystko. W początku nauczyłam ścielić łóżeczka, później dalej jak wszystkie inne. Od tego zaczynałam, od prostych rzeczy. Proszę Panią, i uważam zawsze. Nauczy się wszystkiego i tych niepełnosprawnych dzieci oddany od człowieka. Od tylko od człowieka. Nie wychowawca za państwowe pieniądze, ale za te pieniądze, które trzeba dać
serca dziecku. Dziękujemy pani bardzo za pani wypowiedź. Halo? Są, oni mają bardzo dobrych ludzi przy sobie. I to jest ważne. I tego bym życzyła wszystkim. Życzyłam i pani też, żeby pani była zawsze taką, jak jest, dla specjalnych troski dla dzieci. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy pani Boże. Serdecznie. Tak troszeczkę wracam, bo już mamy koniec audycji. Dziękujemy za wszystkie głosy, które tutaj padły. Moi goście w studiu, co na temat telefonu? Dziękujemy bardzo za telefony. Dziękujemy za telefony. Nie żałujecie, że przyszli? Piękne. Nie żałujemy. Była nie. Bardzo fajna audycja. Bo wam nie, to nie chodzi o to, żeby się... Ja bym jeszcze się... krótko. Ale krótko. Na ten temat, co ta pani przed chwilą mówiła, te podpisy, nie? To ta pani dobrze robi, że zbiera te podpisy, ale te podpisy powinny ci, którzy teraz rządzą, powinni się nie... No, powinni przegłosować w Sejmie o tych niepełnosprawnych, żeby matki nie zabijały dzieci w łonie matki, żeby te dzieci, które będą jeszcze chciały wyjść na świat, żeby miały możliwość. Ja powiem tylko jeszcze jedno, ta audycja jest bardzo piękna, ważna i mądra i również ważne jest to, żeby również wszyscy politycy tego słuchali i żeby wzięli to sobie do serca. Słuchajcie, no ja naprawdę was na to nie przygotowywałam. Ja po prostu wiem, że wy tak myślicie, ale nawet nie chciałam, taki akcent, już musimy kończyć, żeby taki Pani, akcent pani się nie stresuje. Jakiś polityczny, z tego polityczny. Dobro wspólne stresuje to jest polityka. Się, drogi ojcze, tym, że już muszę kończyć, to... a jeszcze mamy ogłoszenie, więc dziękuję wam bardzo, moi drodzy, już nie będziemy się wypowiadać, zapraszam za jakiś rok na następną audycję. Czyli dobrze, że zaczęli pozdrawiać na początku. Ach, no właśnie. Nie. Ciocie Inę, ciocie Zosie, ciocie Gabi, wujka Mietka i wszystkich pozdrawiam znajomych. Moi drodzy, wam bardzo ważne ogłoszenie. Drodzy Państwo, jakiś czas temu w audycji tej właśnie dla chorych był Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Mówiliśmy o zadaniach z Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a też mówiliśmy o pielgrzymce, które Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia organizuje, o pielgrzymce do Lourdes. I ponawiam prośbę, że zaproszenie dla osób, które chciałyby wziąć udział w pielgrzymce z lotniczej, samolotowej, lotniczej, jak to nazwać? Samolotowej pielgrzymce do Lourdes w dniach 19-23 wrzesień w tym roku. Można kontaktować. Jest to pielgrzymka dla chorych, niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, dla służby zdrowia, dla medyków, dla wolontariuszy. Zapraszamy, Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza, nie ja. Takie osoby zainteresowane pobytem i właściwie rekolekcjami w Lourdes, można zatelefonować pod numer 795 560 888. Jeszcze raz 795 560 888, a jeżeli ktoś nie zapamiętał, to można wejść na stronę Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia i tam wszystkie w Warszawie i tam wszystkie informacje Basiu, są dostępne. Basiu, mam pytanie. Ale już kończymy. Basiu, ja chciałam pozdrowić w październiku. Chciałam pozdrowić panią Genę i księdza Nowakowskiego, chciałam pozdrowić jeszcze tą Białkowską babcię, mamę i jeszcze pana Rafała i to. Dziadka, ciocie Ole, ciocie Zosie, ciocie Hanie z USA, jeszcze moje kuzynki Małgosia, Madzie, Marysie. A ja trzeba moją rodzinę. Ciocię Olenkę. Dziękujemy pani Basiu, że byliśmy. O, i wszystkich moich opiekunów z pracowni. Dziękuję bardzo. I opiekunki. Ojcu Grzegorzowi, że prowadziły taką audycję. I ciocia Basia i wujka Andrzeja z Gorlic. Moja mamusia tutaj, która jest ze mną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze krótkie pozdrowienia. Chciałem wszystkich kolegów, koleżanki pozdrowić z pracowni, wszystkich opiekunów, a tak żeby byłych opiekunów z pracowni i byłych opiekunów z warsztatów i kolegów, koleżanki w warsztatach. Pani Basia, pani wspomniała o tej... od dwójka, że widzicie Basię i dwójka, czy Krzysia, Madzie i... Ja nie. Ale środek nie pozdrawiała. Pani Basiu, bo pani wspomniała o tej pielgrzymce takiej samolotowej, tak. Czy lotniczej. Mojego kuzynka Madzie. Ale chyba też jest pielgrzymka na Jasną Górę na początku lipca planowana. Tak, ale to będziemy jeszcze mówić, bo to jest pielgrzymka apostolstwa chorych. To jest pierwsza chyba środa, ale to zwykle jeszcze ogłasza. Czwartego chyba lipca. Natomiast w tej chwili trwa nawet pielgrzymka na Jasną Górę wszystkich kapelanów szpitalnych służby zdrowia, więc pozdrawiamy ich też. Teraz pewno już są po mszy, już są po pielgrzymce właściwie. Drodzy Państwo, za tydzień spotkamy się z organizatorami Marszu dla Życia w Toruniu. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Dziękuję ojcu Grzegorzowi, wszystkim radiosłuchaczom za uwagę, moim gościom. Żegna się Barbara Mom. Bardzo dziękujemy naszym gościom, pani Basi i Państwu też za uwagę. To była audycja dla chorych. Zbawia i uświęca człowieka, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Wezwał także do modlitwy w intencji pokoju w Afryce. Dotrwanie przy Jezusie, budowania przyszłości we wspólnocie i wychodzenia do innych zachęcił papież młodych Argentyńczyków. W Piekarach Śląskich obchodzono uroczystość 700-lecia konsekracji pierwszej tamtejszej świątyni. Uczestników wydarzenia po modlitwie Anioł Pański pozdrowił papież Franciszek. Witam 27 maja i zapraszam na serwis informacyjny. Bóg nie jest odległą postacią z przeszłości, ale jest Bogiem bliskim, Bogiem z nami, który opiekuje się wszystkimi. To myśl przewodnia rozważania, jakie papież wygłosił przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek odwołał się do czytań biblijnych, które pokazują Boga zainteresowanego naszą osobistą historią. Jest On Bogiem na niebie wysoko, lecz także na ziemi nisko, mówił Ojciec Święty. Dlatego nie wierzymy w istotę odległą, obojętną, lecz przeciwnie, w miłość, która stworzyła wszechświat i zrodziła lud, stała się ciałem, umarła i powstała z martwych dla nas, a jako Duch Święty wszystko przekształca i doprowadza do pełni. Podobnie o Bogu w liście do Rzymian mówi apostoł narodów. San Paolo, che in prima persona... Święty Paweł, który osobiście doświadczył tej przemiany dokonanej przez Boga, który jest miłością, mówi nam, że on pragnie być nazywany ojcem, a raczej tatusiem, z całkowitą ufnością dziecka, które wtula się w ramiona tego, który dał mu życie. Raz jeszcze apostoł nam przypomina, iż Duch Święty działając w nas sprawia, że Jezus Chrystus nie sprowadza się do osoby z przeszłości, ale że czujemy, iż jest on blisko, że jest naszym współczesnym i doświadczamy radości bycia dziećmi kochanymi przez Boga. Także w Ewangelii, zwraca uwagę papież, Jezus obiecuje nam bliskość na zawsze. Z tej bliskości natomiast wypływa misja każdego chrześcijanina – głoszenie i dawanie świadectwa. Zatem uroczystość Trójcy Świętej każe nam kontemplować tajemnicę Boga, który bezustannie stwarza, zbawia i uświęca. Zawsze z miłością i ze względu na miłość. I każdemu stworzeniu, którego przyjmuje, pozwala odzwierciedlać promień jego piękna, dobroci i prawdy. Od początku postanowił on pielgrzymować wraz z ludzkością i tworzyć lud, który byłby błogosławieństwem dla wszystkich narodów i dla każdej osoby, nikogo nie wykluczając. E per ogni persona,
nessuna esclusa. Na zakończenie papież poprosił Maryję, aby pomogła nam wypełnić misję świadków nieskończonej miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież przypomniał wczorajszą beatyfikację siostry Leonelli z Gorbati, zamordowanej z nienawiści do wiary przez ekstremistów islamskich w Mogadiszu w Somalii. Jej życie, powiedział, było oddane Ewangelii i służbie ubogim, jak i jej męczeństwo, które są znakiem nadziei dla Afryki i dla całego świata. Módlmy się razem za Afrykę, aby mogła doświadczyć pokoju. Franciszek pozdrowił także pielgrzymów zebranych na modlitwie w piekarach śląskich. Saluto i pellegrini polacchi. Pozdrawiam pielgrzymów Polaków i błogosławię uczestnikom wielkiej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w piekarach śląskich. Nie piekary śląskie. Obecność, wspólnota i misja to trzy słowa klucze, na które zwrócił uwagę Franciszek w wideo przesłaniu skierowanym do Argentyńczyków zebranych na krajowym spotkaniu młodych w Rosario. Papież podkreślił, że Jezus jest zawsze obecny wśród nas, w naszej historii i zaprasza nas do spotkania, abyśmy wspólnie mogli tworzyć cywilizację miłości. Aby było to możliwe, konieczne jest trwanie przy nim w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego i w sakramentach. Zachęcił młodych Argentyńczyków do czytania Pisma Świętego, nawet tylko 2 minuty każdego dnia. Z Jezusem można bowiem zmieniać historię, bo On uzdrawia i wysyła nas, abyśmy pomagali innym. Historii nie pisze się samemu, stwierdził Franciszek. Tworzą ją narody. Jesteśmy narodem i historię tworzą narody, nie ideologie. Narody są protagonistami historii. Tworzymy wspólnotę, Kościół. Jeżeli chcesz budować jako chrześcijanin, musisz robić to wraz z ludem Bożym, w Kościele, jako naród. Nie w małej, eleganckiej, szykownej grupce, odseparowanej od życia ludu Bożego. Ludem Bożym jest Kościół, z wszystkimi ludźmi dobrej woli, z młodymi, dorosłymi, chorymi, zdrowymi, grzesznikami, bo wszyscy nim jesteśmy. Z Jezusem i Maryją, ze świętymi, którzy nam towarzyszą, iść jako lud, tworzyć Jego historię. Jezus liczy na nas i liczy także na Ciebie, na Nią, na wszystkich, na każdego z nas. W kontekście październikowego synodu biskupów poświęconego młodym, papież zachęcił ich do zaangażowania się i nie pozostawania na marginesie wydarzeń. Franciszek zauważył także, iż Jezus wysyła nas z misją. Jesteśmy bowiem wezwani do tego, aby wychodzić do innych, a nie być Kościołem zamkniętym w utartych i wygodnych schematach. Trzeba wychodzić do drugiego i siać ziarna nadziei oraz odnawiać historię. Wychodząc, trzeba pamiętać, że naszą wspólnotę winno charakteryzować miłosierdzie, dialog, wsłuchiwanie się w drugiego. Mówiąc o młodych, którzy są przyszłością Kościoła i narodu, papież zaznaczył, że należy ją budować na fundamentach, które mają solidne korzenie. Powróćcie do korzeni i na nich budujcie przyszłość. Z nich pochodzi życiodajny sok. Nie przekreślajcie historii swojej ojczyzny, nie lekceważcie historii swojej rodziny, dziadków. Szukajcie korzeni, szukajcie waszej historii i od nich zaczynajcie budowę przyszłości. A tym, którzy mówią, że błędy narodowe to już przeszłość lub że powracanie do tego nie ma sensu, że teraz wszystko zaczyna się od nowa, śmiejcie się w twarz. Oni są klaunami historii. Aktualności Radia Watykańskiego. W dniach od 26 do 27 maja odbyła się 10. pielgrzymka rodzin brazylijskich do Sanktuarium Maryjnego w Aparecidzie. W tym samym czasie ma miejsce 8. edycja Krajowego Sympozjum poświęconego rodzinie. Ewangelia rodziny radością dla świata. Tak brzmi temat tych dwóch wydarzeń. Tematyka nawiązuje do 9. Światowego Spotkania Rodzin z papieżem Franciszkiem, jakie zostało zaplanowane na sierpień bieżącego roku w Irlandii. Głównym punktem pielgrzymowania rodzin była sprawowana pierwszego dnia uroczysta msza święta z udziałem biskupa João Bosco Barbosa de Souza, odpowiedzialnego z ramienia episkopatu za duszpasterstwo rodzin. Bezpośrednio po mszy świętej odbyła się procesja światła. Po zakończonej celebracji miała miejsce inauguracja sympozjum, podczas którego wygłaszane były konferencje, a także podjęto dyskusje związane z bogatą rzeczywistością życia rodzinnego. W sympozjum jest również czas na pogłębienie życia duchowego oraz świadectwa. Wśród małżonków zaangażowanych w duszpasterstwie rodzin, biorących udział w sympozjum, można było spotkać również biskupów i księży, którzy na co dzień wspierają rodziny. Biskup João Bosco Barbosa de Souza
zachęca wszystkie rodziny do refleksji nad tematem zaproponowanym przez papieża Franciszka i odważnego dawania świadectwa życiu, które podjęły jako dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystuszowiec. Ważną rzeczą jest sprawdzić, jaki jest stosunek kandydatów do poszanowania wartości chrześcijańskich, a w szczególności do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, troski o rodzinę, która jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, oraz jego zapatrywania na kwestie agresji rosyjskiej na Ukrainę i zachowania integralności terytorialnej. Czytamy w liście, jaki synod ukraińskich biskupów grecko-katolickich wystosował do wiernych. W związku z wyborami, które mają się odbyć na Ukrainie w 2019 roku, biskupi przestrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie się z tym wiążą. Po pierwsze, można ulec pięknym słowom kandydatów, którzy wiele obiecują, ale ich celem nie jest dobro narodu, lecz władza i płynące stąd korzyści. Wyborcy mogą się czuć zmęczeni po tylu latach walki o wolność. Stąd biskupi zachęcają do trwania w dobrym, bez którego nie do pomyślenia jest nie tylko rozwój życia duchowego i osobistego, ale także społeczno-politycznego. I wreszcie przestrzegają przed radykalizacją postaw, gdyż takie zachowanie nie służy dobru, ale nieprzyjaciołom. Postawa taka nie może więc być akceptowana, usprawiedliwiana ani tolerowana. Dlatego ukraińscy biskupi grecko-katolicy zachęcają swoich wiernych do modlitwy w intencji ojczyzny oraz wolnych i sprawiedliwych wyborów. Trzeba pomóc ofiarom, które cierpią coraz bardziej, potrzebują jedzenia, opieki medycznej. Sytuacja jest naprawdę poważna, zaapelowali kameruńscy biskupi wraz z tamtejszą Caritas, odnosząc się do nasilającego się konfliktu w anglojęzycznej części Kamerunu, zwanej Republiką Ambazonii. Biskupi niejednokrotnie apelowali już do władz o podjęcie negocjacji z protestującymi bojownikami. Episkopat zaplanował na przyszły tydzień spotkanie, na którym hierarchowie sporządzą list skierowany do rządu, informujący szczegółowo o dramatycznej sytuacji. Działająca w Kamerunie Caritas jest jedyną organizacją, która ma możliwość dotarcia do jak największej liczby poszkodowanych. Wolontariusze zajmują się dystrybucją wody, jedzenia, starają się zapewnić podstawową opiekę medyczną. Pomimo wielu ograniczeń próbujemy wraz z lokalnymi oddziałami Caritas zająć się dziećmi, ich edukacją, pomóc chorym. Potrzeby są ogromne, mówi ojciec Kisito Balla Onana, dyrektor Caritas Kamerunu. Protesty anglojęzycznego regionu kraju, oskarżającego część francuską o dyskryminację, prowadzą do bezprawnych aresztowań, przemocy wobec dzieci, gwałtów i prześladowań ludności. Konflikt spowodował śmierć wielu obywateli, zmusił także tysiące cywilów do emigracji do sąsiedniej Nigerii. Po wielkim sukcesie festiwalu młodych katolików w Sydney, który odbył się w końcu ubiegłego roku, wezwanie, przed jakim stoi Kościół w Australii, to Towarzyszenie Młodzieży w stawaniu się uczniami, misjonarzami Chrystusa, powiedział agencji Fides ksiądz Brian Lucas, dyrektor misji katolickiej w tym kraju. Nawiązuje on do przesłania, które z okazji Światowego Dnia Misyjnego wystosował papież Franciszek, podkreślając wagę młodych w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Misja katolicka od kilku lat pomaga wspólnocie w Birmie, skupiając się szczególnie na promowaniu edukacji. W sposób materialny i duchowy wspiera założony przed prawie 10 laty Instytut Kształcący Nauczycieli. Wraz z Duszpasterstwem Młodzieży pomoc w Birmie to dwa priorytety misji katolickiej w Australii. 2 minuty dla krajów. Rafał Łączny. Tysiące wiernych wzięło udział w tradycyjnej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Wydarzenie miało w tym roku szczególny charakter, bowiem 700 lat temu w Piekarach konsekrowano pierwszy kościół dedykowany świętemu Bartłomiejowi apostołowi. Przed rozpoczęciem liturgii głos zabrał arcybiskup Wiktor Skworc, który m.in. dziękował ratownikom za akcję w kopalni Zofiówka, gdzie zginęło 5 górników. Metropolita mówił też o wyzwaniach ekologicznych w kontekście szczytu klimatycznego ONZ, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. Nie możemy się oglądać tylko na innych. Wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia, bo wszyscy czasem mniej lub bardziej świadomie przyczyniamy się do małych katastrof ekologicznych. Mam nadzieję, moi drodzy, że wkrótce także w tej dziedzinie troski o nasz wspólny dom ziemi,
o czystość powietrza, że będziemy mogli cieszyć się zwycięstwem, podobnie jak to się stało w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Legatem papieskim na tegoroczne uroczystości był kardynał Zenon Grocholewski. W homilii emerytowany prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego nawiązał do tytułu, jakim określana jest Matka Boża Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Wydaje się, że połączenie tych dwóch określeń, Matka Sprawiedliwości Społecznej i Matka Miłości Społecznej, jest jakimś wymownym na nasze czasy wołaniem, że bez autentycznej miłości nie będziemy w stanie realizować owocnego życia społecznego, należnej sprawiedliwości społecznej. Pielgrzymki stanowe do Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich mają już długą tradycję. Mężczyźni po raz pierwszy pielgrzymowali do tego miejsca w roku 1947. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Jest godzina piąta. Słuchają Państwo Radia Maryja. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nie ma żadnego narodu. Es gibt kein Volk, oświadczył lider niemieckiej partii Zielonych Robert Habeck w wywiadzie dla jednego z portali internetowych. Pytany o skojarzenia związane z pojęciem zdrady narodu wypalił. To jest pojęcie nazistowskie. Nie ma żadnego narodu, dlatego też nie ma zdrady narodu. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. Szef Alternatywy dla Niemiec, Jörg Meuthen, odpowiedział na Facebooku, że oczywiście naród niemiecki istnieje, podobnie jak istnieje naród włoski, hiszpański, francuski i turecki. Rozgorzała dyskusja na temat narodu, czym jest, czym nie jest i czy w ogóle istnieje. Dotyczy ona nie tylko Niemiec, gdyż Zieloni od dawna uczestniczą w tak zwanym marszu przez unijne instytucje, narzucając im swój punkt widzenia, zarażając przedstawicieli innych formacji politycznych. Można by więc powiedzieć, że lider Zielonych lekkomyślnie odsłonił sposób myślenia tak zwanych unijnych elit. Podważają one tradycyjną definicję narodu, nawiązującą do poczucia własnej tożsamości etnicznej, tradycji, kultury, także języka i, co bardzo ważne, poczucia świadomości narodowej. Przytoczona wypowiedź dotyczyła oczywiście Niemiec. Nie może więc dziwić, że w Niemczech zawrzało. Naród to po niemiecku das Volk i jako taki das deutsche Volk wymieniany jest w konstytucji naszych zachodnich sąsiadów. Notabene w Berlinie nad Reichstagiem widnieje napis dem deutschen Volke, czyli narodowi niemieckiemu. Na tej podstawie lider AfD twierdzi, że słowa jego politycznego przeciwnika godzą w niemiecką konstytucję. Czy można więc domagać się ścigania szefa Zielonych przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji? Nie jest to jednak wyłącznie spór liderów dwóch niemieckich politycznych partii, które nie weszły do koalicji rządowej. Sprawa, jak wspomniałem, ma szerszy wymiar. Przypomnę, że w pierwotnej wersji Zieloni mieli wejść do rządu w ramach tzw. jamajskiej koalicji. Robert Habeck nie tylko przewodzi partii Zielonych w Niemczech, ale jest doktorem filozofii i pisarzem. Niedawno książkę napisał też inny znany polityk partii Zielonych, były minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, której straszył, że w Unii Europejskiej mamy obecnie do czynienia z neonacjonalistycznym atakiem na liberalną demokrację. Jego zdaniem neonacjonaliści, którzy stawiają na pierwszym miejscu wolę narodu, dążą do rozbicia liberalnych elit, określając je zdrajcami narodu. To istnieje naród czy nie? A jeśli nie, to co proponują w zamian? Oferta znalazła się na sztandarach rewolucji 1968 roku, której 50. rocznicę właśnie obchodzimy. Znani socjologowie
publicyści i politycy dowodzą, że demiurdzy rewolucji 68 roku doszli do wniosku, że lud zdradził rewolucję. Dlatego zastosowali zabieg zrekonstruowania podmiotu rewolucyjnego. Podmiotem tym stał się multikulturalizm jako religia polityczna, odrzucający chrześcijańską cywilizację europejską. W ich optyce należy odejść od rządów ludu, czyli narodu, a postawić na rządy szczerych demokratów, żeby użyć sformułowania Nigela Farage'a, szamanów Unii Europejskiej, czy jak chcą inni, kreatorów postępu. Eksperymentu takiego ludzie już doświadczyli 100 lat temu, gdy w Związku Sowieckim podjęto utopijną próbę budowania narodu politycznego. Dziś doświadczamy wcielania w życie koncepcji europejskiego narodu politycznego. Zaangażowani są w to nie tylko zieloni, ale wielu prominentnych przedstawicieli większości grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Zrzeszyli się oni w tak zwanej grupie Spinellego, czyli włoskiego komunisty, który w swoim znanym manifeście z Ventotene postulował likwidację państw narodowych.